Maciej Rogacewicz. Męskie SPA. Wiesz co, stanęłem na parkingu i obok mnie stanęli Ukraińcy. I babka chciała wjechać pomiędzy mnie a nich. Tam było wąsko, ona miała duże auto i dotknęła im lusterka. I oni wyskoczyli i zaczęli ją opierdalać, że policja, że to. Ja mówię, ale przecież ta pani wam nic nie zrobiła. Dotknęła lusterka, cofnęła, nie ma żadnych szrys, nic. No a co jak za pół godziny się zepsuje, coś tam i zaczęli ją maltretować, nie? A ja wyszedłem i mówię, niech pani wsiada w auto, jedzie, tu jest moja wizytówka, jakby się coś działo, to ja poświadczę, że się nic nie wydarzyło. Tak. Koleś tam wyskoczył, zaczął się drzeć, mówi, a kim pan jest, czy pan ją zna? Ja mówię, chłopcze, kurwa, pierdol się, jeśli muszę z tego tłumaczyć. I laska taka była przestraszona i teraz mi dopiero napisała SMS-a, że w ogóle mi dziękuję za mężną postawę, ble, ble, ble. Tak. Dobra, i teraz uwaga, bo klasnę. Wiesz po co? Wiem. Okej. Okay. Ja się dowiedziałem, słuchaj, 2 tygodnie temu. Nie, bo mamy 2 mikrofony osobne i zawsze tak zaczynamy, nie? A, no a właśnie, a ja tego nie muszę akurat, bo to dla dźwiękowca, żeby znaczy mikrofony i tak się nagrywają 2 osobno, tylko że one się zaczynają nagrywać wtedy, gdy ja wciskam nagrywanie na kamerze. Aha. A ponieważ mam 2 kamery, żeby synchronizować ścieżki, żeby nie było, wiesz, żeby jakby dźwięk z tej kamery, bo z tej kamery nie ma dźwięku, tylko jest obraz. A kto ci to składa? Sam. Sam to składasz? No bo na razie sam. Z Frankiem się umówiłem, moim synem 18-latkiem, który kończy 18 lat we wrześniu, że on ci będzie składał. On będzie składał i w ten sposób to będzie jego pierwsza taka też dorywcza jakaś robota, a oprócz tego zatrudnił się właśnie... To ona. Bardzo fajnie. Zatrudnił się. Jutro idzie na dzień próbny do restauracji w Gdańsku. No i bardzo dobrze, mój syn u mnie pracuje. No proszę. Rypie taczką, robi różne rzeczy. Ale powiem ci, też jestem w szoku, bo też się przeprowadził teraz ze mną, mieszka w przyrodzie i nagle, wiesz, zaczął wstawać o 8 rano, chodzić spać o 11. A ile ma lat? No 19, skończyłbym. No, spróbujemy, tylko teraz tak. Łysiaka widzę. Tak, uczyłem się... Statek masz! Uczyłem się mówić od Łysiaka, że tak powiem, i tak dalej. To była moja Biblia, jak byłem moja w Górniaku, Statek. Też, przed maturą 4. raz, 4. raz czytałem zamiast się uczyć. No to... I dobry, lepszy i najlepszy też, no nie? Kurde, 4 czy 5 razy przeczytana każda. Panie Marcinie, bardzo się cieszę, że przyjechałeś do mnie, świeżo wręcz, prosto z samochodu, z trasy. Szanuję twoją energię. Chcę jeszcze później zaprosić się i poczęstować dobrym stekiem i wypalić z tobą cygaro, więc postaram się streszczać. A ponieważ, mam przed sobą terapeutę, trenera, mentora, mężczyznę, który realnie pracuje z mężczyznami i pomaga mężczyznom, to stwierdziłem, że nie będziemy tak sobie rozmawiać, tak jak większość z moich rozmów jest takich bardzo na otwartym sercu, bez planu, tylko spróbuję zadać ci konkretne pytania, które są jakby w nurcie też twojej pracy, bo wydaje mi się, jestem przekonany, że tego my mężczyźni potrzebujemy. Potrzebujemy jakichś konkretnych drogowskazów, kierunkowskazów, konkretnej inspiracji, więc dlatego tym razem będzie z iPadem. Dobrze. I spróbujemy, więc tak, w swojej aktywności poruszasz wiele kwestii związanych z problemami mężczyzn, tak jak wspomniałem, tak? Czyli takie jak brak pewności siebie, brak umiejętności komunikacji, brak umiejętności budowania relacji, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, kryzys męskości, pomieszanie ról w związkach, ciągły pęd w pracy, obciążenia psychiczne z dzieciństwa. Wszystko w sumie można powiedzieć, z czym się zmaga współczesny mężczyzna, obserwuje w twojej aktywności, dajesz odpowiedzi, pracujesz z tym tematem, a przede wszystkim podejmujesz wyzwanie pracy z tymi tematami i sprawiasz w mojej ocenie, że mężczyźni, przynajmniej w twojej obecności, przestają się czuć samotni, czują zrozumienie i w ogóle mają szansę pracować z nadzieją, która gdzieś tam się pojawia w wyniku pracy z tobą. Więc przechodząc do konkretów, jakie kroki mogę podjąć, aby zwiększyć swoją pewność siebie? Wiesz, tą pewnością siebie to jest taka zabawna rzecz, bo w sumie są 2 typy ludzi, którzy są bardzo pewni siebie. Albo ktoś, kto jest totalnym idiotą i nie wie tego wszystkiego, czego nie wie i on się może wyrażać jako pewny siebie ktoś. Albo ktoś, kto po prostu już tak bardzo siebie poznał, że może sobie na to pozwolić, bo wie, kim jest. Mhm. I ja jak pracuję z mężczyznami, to właśnie staram się budować ich pewność siebie w oparciu o wewnętrzną pracę, jaką ze sobą wykonali, a nie o kasę, jaką posiadają, czy sukces finansowy, czy jakiś taki inny. Dlatego, że to jest coś, czego nam nic nie zabierze. To nie jest na zewnątrz, tylko to jest wewnątrz nas. I teraz, jeżeli mężczyzna wykonał tą pracę sam ze sobą, poznał swój cień, poznał swoje ciemne strony, zasymilował go, umie nazywać emocje, jakby zajął się swoim lękiem, przed którym my wszyscy uciekamy w te toksyczne zachowania, albo używamy uzależnień, albo innych rzeczy, żeby po prostu nie spotkać się z tym bólem i z tym smutkiem w środku. I jeżeli ktoś miał jaja, żeby po prostu tam zanurkować i się z nim spotkać i to przepracował, no to on jest w pewien sposób kompletny, a z drugiej strony jest też po prostu ludzki. Tak. No bo on zna swoją ciemną stronę, wie, że nie jest idealny, wie, co przeskrobał w życiu. I jak naprawdę to obejmiesz taką akceptacją, miłością i znajdziesz na to przestrzeń w sobie, to z automatu znajdujesz na to przestrzeń w innych ludziach. Dopóki tego nie zrobisz, to możesz mieć niesamowite idee, jak jesteś fajny, super i w ogóle altruistyczny, kochający, czyli... a w sumie to jest ściema, nie? Tak, czyli działa tu taka zasada, że żeby coś pojawiło się na poziomie zewnętrznym, najpierw musi dojrzeć na poziomie wewnętrznym. Czyli tak w kontekście tego, co mówię, że jeżeli znajdziesz to przestrzeń w sobie, to później znajdziesz ją w innych ludziach. Tak, to w ten sposób działa, jakby tak? Też wiesz, kontynuując a propos wysokiej samooceny, i teraz jeżeli mężczyzna wykona tą pracę w różnych przestrzeniach, to on może po prostu być pewny siebie i rozluźniony, bo ja wiem, że moja pewność siebie wynika z tego, że przerobiłem to. Ona jest taka nienachalna i niesiłowa, prawda? Tak. Ona wynika z takiego spoczywania jak sobie, dąb w sobie. Tak. I też, że to, co robię, o tym świadczy, jakby moje życie o tym świadczy, różne przestrzenie, w których się rozwinąłem. I teraz takich mężczyzn dzisiaj jest bardzo mało. Tak, zauważyłem. To jest ileś procent i przynależność do tej grupy jest naprawdę, nie ma się czego wstydzić i można nawet to reklamować. I zauważyłem gdzieś tam w różnych rozmowach z kobietami, które narzekają, że nie ma fajnych facetów, i jak ja im mówię, że no ale że może facet może być taki, to one otwierają oczy, że w ogóle ona nie zna takiego faceta, nie? Że to jest jakaś fantazja. Ale jeszcze jedna rzecz chciałem dodać do tej pewności siebie, bo na takim najwyższym poziomie ta wysoka samoocena, uważam, że wynika z samodyscypliny. Kluczem jest samodyscyplina. Tak. I jeżeli my naprawdę mamy jakiś swój plan i z niego nie rezygnujemy, ogarniamy siłownię, ogarniamy te wszystkie strefy wyzwania i nie odpuszczamy sobie i sami dbamy o to, żeby nie odpuszczać. To nas buduje, nie? To jest najwyższy poziom dla mnie takiej spójności męskiej i najwyższa wartość męska, bo też w relacji dla kobiety super to rozluźnia kobietę naszą i daje olbrzymie poczucie bezpieczeństwa. Bo jeżeli ja go próbuję ściągnąć z tej drogi, zewnętrzne czynniki go próbują namówić, żeby sobie odpuścił, a on jest nieprzenikniony i robi ten swój trening i jakby trzyma się tego, to ten facet mnie ochroni, jak się coś stanie. Nie? Tak, bo potem to poczucie bezpieczeństwa, ja przynajmniej takie rozumiem, myślę, że chyba czego mnie skoryguj, że tu nie chodzi o tą przysłowiową kasę, chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, czyli świadomość tego, że on nie odpuści tej ochrony, tej aktywności ochronnej dla naszej rodziny, dla naszego związku, dla naszego stada. A jak ona jest cię w stanie wybić z tego i przekonać, żebyś z tego zrezygnował, to prawdziwe, trudne sytuacje życiowe zrobią to tym bardziej. Tak. Więc to jest dla mnie wyraz, jak widzę mężczyzn, którzy mają dużą samodyscyplinę, to jest dla mnie taki szacun, nie? Że ten chłop ogarnia po prostu. Wiesz co, u mnie, nie wiem czy to jest jedyna brama, ale dla mnie właśnie praca z moim lękiem, który się przy 40 sobie uświadomiłem, jaki ogromny był i jak dużo energii wkładałem w to, żeby go nie zauważyć, właśnie wiodła poprzez, ośmieliłem się zaakceptować, że on jest. Czyli zamiast odwracać się, czyli iść w kierunku strach ma wielkie oczy, bo się tam nie patrzy, ośmieliłem się spojrzeć na niego. Okazało się, że to nie jest żaden 2,5-metrowy dryblas, tylko mały karakan szczerbaty, bez zębów i totalnie łatwy do pracy. ale ten proces, który tak malowniczo powiedzmy opisuje, był mocny. I też zauważyłem, że to jest proces, że są kliknięcia w etapach, ale też jakby jest pewien taki, jest proces, tak jak nie wiem, jest żałoba po stracie, tak też jest oswajanie się jakby z energią, to budowanie zaufania do siebie to też jest pewien proces. No i on takiego też jest, zdrowego, tak, nie? On też jest związany z rozpadem tej iluzji na swój temat, że jesteśmy tacy fajni, nie? Tak, i to też jest takie cykliczne, nie? No bo nagle odkrywasz jakąś część siebie, która jest, nie wiem, wstydzisz się jej albo coś tam, nie? I masz chwilową depresję poglądową, że nie jesteś taki zajebisty, jak się wydawało. Fajne... A potem to już się z tym godzisz i jakby... Tak. Znaczy dla mnie odkrywcze było to, że mam zacząć siebie traktować jak człowieka, że mam prawo też być zmęczony, bo mówimy o dyscyplinie. Oczywiście, dyscyplina to jest jakby, że jestem... Że ten kierunek, który obieram, on jest w zgodzie ze mną jakby, tak? A nie jest tylko siłowy. Ale też w tym wszystkim mam prawo być zmęczony, mam prawo nie wiedzieć, bo ja zawsze musiałem wszystko wiedzieć, za wszystko wziąć odpowiedzialność, wszystko pociągnąć, ze wszystkim sobie poradzić i tak dalej. Muszę, a nie było takiego spojrzenia na siebie jak na człowieka i to było bardzo odkrywcze. Nie? Super, że zwróciłeś na to uwagę, bo ja zapominam tego dodać zazwyczaj, jak to mówię, że z jednej strony chodzi o tą samodyscyplinę i nieodpuszczanie sobie, ale robienie tego z miłością do siebie. I jak jesteś przemęczony i wyczerpany, to zrobienie treningu tylko po to, żeby odhaczyć go w Excelu i być takim bardzo spójnym, to też nie jest najlepsza droga, bo ja znam mężczyzn, którzy mają cały dzień zajęty medytacją, treningiem, tym, tamtym, sramtym, ale to są wszystko sposoby, żeby od siebie uciec i metody na dysocjację, a nie na prawdziwe spotkanie się samemu ze sobą, nie? Więc tu trzeba być uważny. Okej. Kolejne pytanie, panie ekspercie. Naprawdę, Marcin, bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Dziękuję ci za to. Ja też się cieszę. Jakie są najlepsze sposoby na nawiązanie kontaktów z kobietami? Ale doprecyzuj, jakich kontaktów? To jest pytanie od widza. Wydaje mi się, że możemy spróbować najpierw od początku, nie? Bo nie buduje się dom od 5 piętra. Zanim przejdziemy do czegoś głębszego, to załóżmy, że mamy do czynienia z mężczyzną, który ma niską samoocenę i nie wie, jak nawiązać kontakt z kobietą, żeby spróbować zbudować z nią jakąś relację. Mówię o takim początkowej fazie. Rozumiem. No to jakby są dwa aspekty, bo po pierwsze na pewno powinien być szczery z nią i chłopaków spina to, że no podejdę i nie będę wiedział, co powiedzieć, zatka mnie, i jakby wiesz, to wszystko, co się może wydarzyć, boją się odrzucenia, boją się tego wszystkiego i tutaj z jednej strony trzeba naprawdę trenować i ja namawiam chłopaków i często na mojej grupie męskiej ktoś dostaje zadanie, że ma iść na 10 randek przy ciągu 2 tygodni, nie? I nie interesuje mnie, czy to jest ładna dziewczyna, brzydka, on się ma umówić na 10 randek, nie? I ma pójść na te randki. I tu chodzi w ogóle nie o to, żeby poderwać kogoś, tylko żeby przetrenować pewne rzeczy. Skonfrontować te swoje lęki i koncepcje. Tak, lęk przed odrzuceniem, lęk przed tymi wszystkimi rzeczami, a z drugiej strony też nauczyć się rozluźnić w towarzystwie kobiet. I teraz mężczyźni popełniają olbrzymie błędy, chodząc na randki, bo na randkach zazwyczaj nudzą. Czyli próbują się sprzedać i zrobić wrażenie. Realizują jakąś koncepcję, którą mają na temat tego, jak to powinno wyglądać albo czego on oczekuje, zamiast po prostu być sobą. No tak, ale często, wiesz, wydaje im się, że muszą zrobić wrażenie na tej kobiecie, chwalą się tym, co mają, co posiadają, gdzie byli i próbują w ten sposób zdobyć jakąś jej akceptację. Czasami jeszcze wpadają na głupi pomysł opowiadania o byłych i tak dalej, ale generalnie są nudni na randkach, a na randkach mężczyzna musi zrobić coś takiego, żeby ta kobieta po tej randce nie mogła się powstrzymać, żeby zadzwonić do koleżanki i powiedzieć, ty nie uwierzysz, co ten koleś odwalił, nie? Bo kobieta idzie na randkę, żeby coś przeżyć. I jak facet siedzi i nudno jej opowiada o różnych rzeczach, to w ogóle nie jest ekscytujące, no a kobieta chce, żeby ta randka była ekscytująca, nie? No bo po to jest, dopiero jak ten mężczyzna będzie ekscytujący, to ona się z nią umówi na drugą randkę. I teraz to, czego ja uczę mężczyzn, to jest to, że trzeba być lekkim, wygłupiać się, żartować, droczyć, dotykać ją. Słuchać. Słuchać też, ale powiem ci, że to nie jest aż tak istotne, dlatego że to w ogóle nie jest ważne, co mężczyzna powie na tej randce. Faceci się skupiają, że on tu coś źle powiedział, że tu nieprecyzyjnie coś powiedział. Ważne, jak ona się poczuje? A tu bardziej chodzi o to, o wrażenie, jakie jest stworzone wokół tego. Że ten facet ma być taki żywy. Ale taki... rozumiem, że to ma być też spójne, czyli on nie ma udawać kogoś, kim nie jest, tylko to ma być... To ma być jego. To ma być jego. Ma być fajne, lekkie, ale jego. A z drugiej strony może też po prostu podejść do dziewczyny i powiedzieć: słuchaj, jestem strasznie zdenerwowany, bo w ogóle nie wiem, co mam ci powiedzieć, ale jesteś tak piękna, że nie mogłem odpuścić, doszedłem do wniosku, że i tak podejdę, pomimo tego, że zaraz mnie zatka i nie będę wiedział, co powiedzieć. I jak to powiesz z uśmiechem takim rozbrajającym, to tak naprawdę otwierasz niesamowitą, fajną przestrzeń. Nie? No bo ją potraktował szczerze, poważnie i z szacunkiem. I jakby o to chodzi. Tu nie chodzi o żadne gry, żadne manipulacje, żadne złote zdania, które coś tam mają zrobić, ale jednak mężczyźni powinni wiedzieć, że kobiety lubią te emocje i mężczyzna na tych pierwszych randkach powinien być po prostu ekscytujący. Nie, nie do końca taki super poważny i tak dalej, tylko żeby się coś zadziało. I mężczyznom to przychodzi z trudem. Oni mi mówią: słuchaj, ale ja nie mogę tak, ja tak nie umiem. Ja przecież, bo mają ten swój tryb taki i zresztą nawet jak się uczą tego, to potem mi mówią, że przyszli na randkę i się tak spieli, że i tak gadali o robocie i o tych wszystkich rzeczach, o których nie mieli robić. I mówiąc to, sami siebie opieprzali w głowie, że przecież miałem tego nie robić. Ale ten stres powoduje, że wracamy do nawyków, które znamy. Nie? I oni mają po to chodzić na randki, żeby przełamywać te rzeczy. Okej. Zastanawiam się, czy mamy iść głębiej na nawiązanie. Nie, bo tak jak zapytałeś słusznie, jak ja zadałem pytanie, jakie są najlepsze sposoby na nawiązanie kontaktów z kobietami. Teraz zapytałeś jakie. Mówię, że te początkowe. A teraz może spróbujmy dotknąć tematu głębszego nawiązania kontaktu z kobietą. Nie wiem, czy mam... Może z moich... Ja nie miałem wtedy... Twojej książki w rękach i do wszystkiego gdzieś tam się przebijałem, może wyważając otwarte drzwi. I sam metodą prób i błędów dochodziłem do swoich jakichś wniosków i refleksji. I moja obserwacja jest taka, że mężczyźni w relacjach z kobietami nakładają kalkę męskiego myślenia, czyli oczekują, że kobieta będzie poukładana w męski sposób, co jest totalnym błędem. Mężczyzna, który buduje swoje poczucie bezpieczeństwa poprzez układanie świata w pudełkach odtąd dotąd, niekoniecznie sztywno, ale taką ma strukturę, próbuje też to samo robić z kobietą, bo nie jest w stanie dopuścić do siebie myśli takiej opcji, że może istnieć jakiś obszar wszechświata, którego nie będzie kontrolował i się jeszcze na to zgodzi i się z tym będzie dobrze czuł. I dopiero gdy mężczyzna zaczyna rozumieć, że kobieta jest jakby w swojej strukturze inna niż mężczyzna i że to jest to zjawisko, nazwijmy to, ta istota, ten człowiek, którego nie będę w żaden sposób kontrolował i się na to godzę. Ona ma dosłownie robić, co chce i ona ma to poczuć, że ja ją akceptuję w pełni taką, jaka ona jest. I wtedy ona dopiero poczuje się bezpiecznie i zamanifestuje w pełni swoje możliwości i wtedy dopiero możemy, i jakby jej właściwości, i wtedy dopiero można zobaczyć, czy to, co męskie w tej sytuacji z tym, co żeńskie się dogada i może coś razem stworzyć. Nie wiem, czy... Taką mam obserwację. Czyli dla mnie wyzwalające było to, że jakby... I ciekawym doświadczeniem było naprawdę całkowite puszczenie. Że przestałeś kontrolować kobietę. Przestałem próbować kontrolować. Jakby. Ale z tym, że ja nie mówię, że było coś świeższe. Ja wiem, ale ten odruch jakby... To było... wyzwalające, oczyszczające pozbycie się tego odruchu. Wiesz co, to jest super to, co mówisz, rzeczywiście tak jest, no bo David Deida powiedział wyraźnie, że kobieta jest jak pogoda i trzeba się z tym pogodzić. A pogody się nie da kontrolować. Znaczy dla mnie, ja mam tak o tym mówię, że kobieta jest miliardem bytów i tam się wszystko ma prawo wydarzyć i to jest naturalne i co więcej jeszcze świat wewnętrzny miesza się z zewnętrznym i to też jest naturalne. Jest tak, że mężczyzna rzeczywiście powinien się nauczyć dawać kobiecie przestrzeń na jej emocje i ich właśnie nie nie próbować kontrolować, nazywać, kontrować, czy cokolwiek, nie mówić, że one są bez sensu, nie rozwiązywać jej problemu, bo one często potrzebują się tylko wygadać, a nie żeby ktoś rozwiązywał ich problem, bo dzięki temu widzą się widziane, widzą, że są ważne dla partnera, że on daje przestrzeń na to, co dla niej jest istotne, i my często w ogóle nie rozumiemy tego wszystkiego, ale wcale to nie jest problem i często ja nawet się pytam: kochanie, ja mam z tym coś zrobić, czy tylko dać na to przestrzeń, nie? I często się okazuje, że tylko dać przestrzeń. Ale że... wiesz, jesteś szczery, a szczerość to jest bezwarunkowa miłość. Tak, też. Ale powiem ci, że to jest w ogóle ciekawy temat, bo widzisz, ja mam, do mnie przychodzą czasami chłopaki, którzy pracują 20 lat ze sobą, nie? I mówią, to już przerabiałem, nie? I tak dalej, i tak dalej. I mają masę wiedzy na różne tematy, ale ta wiedza jest intelektualna, czyli właśnie rzeczywiście włożyli kupę pracy i wysiłku, żeby zbudować sobie różne struktury i dopisywali do nich różne elementy i jakby rozbudowywali tą wiedzę po to, żeby czuć się bezpiecznie, rozumieć świat. Ale dla mnie to jest taki tryb awaryjny funkcjonowania, bo prawda jest taka, że jak czujesz rzeczy, masz odmrożone ciało, to po prostu czujesz rzeczy i nie potrzebujesz obrabiać ich intelektualnie. I kobiety tak funkcjonują. I teraz, ale jeżeli nie czujesz rzeczy, to musisz sobie znaleźć zastępczy, ułomny sposób poruszania się po świecie. Mhm. I dla mnie to jest intelekt. I tak jak ktoś nagle, wiesz, traci wzrok, i musi sobie zbudować swój wewnętrzny system poruszania się po mieszkaniu i wie, że tam 3 kroki w lewo, tak, i jest łazienka, tak, coś tam, nie? To dla mnie ten tryb intelektualny budowania sobie życia jest takim trybem awaryjnym, wynikającym z tego, że jakoś się musimy poruszać po świecie, ale nie mamy, nie czujemy, nie widzimy, no więc to używamy. I to nas w sumie usztywnia, powoduje, że jesteśmy coraz mniej elastyczni, coraz cięższy jest ten nasz umysł. I na pewno spotykasz takich ludzi, że oni muszą obrobić tyle rzeczy, zanim podejmą jakąś decyzję. Ja diagnozę zawsze mam jedną. Tam nie ma zaufania do siebie. Tak. No i właśnie teraz, i co chcę powiedzieć, że dlatego dla mężczyzny to jest wyzwaniem otworzyć się na ten sposób funkcjonowania kobiety i mu zaufać, który jest oparty o intuicję, o przeżywanie. A na takim jeszcze głębszym poziomie, oboje się zajmujemy duchowością, to dla mnie takim moim największym wyzwaniem zawsze było to, żeby całkowicie odpuścić kontrolę i powiedzmy oddać się czy Bogu, czy siłom wyższym, czy komuś. Ale naprawdę puścić. Tak, i powiedzieć: okej, jestem waszym narzędziem, użycie mnie do przynoszenia pożytku olbrzymiej ilości istot, nie? I naprawdę odpuścić kontrolę. Tak. I z mojej perspektywy wtedy życie robi się naprawdę ekscytujące. Bo nie wiesz, gdzie cię wyślą i co będziesz miał robić. Co więcej, gdy pojawiają się jakieś oczekiwania, a przeważnie są niespełnione, to traktować jako swój bałagan i próbować je rozpuścić, a nie za nimi podążać. Tak, nie zabarwiać sobą cały czas życia, nie? Tylko jakby pozwolić sobie za nim podążyć trochę, i wtedy nie wiesz, gdzie to życie cię zaniesie, co się wydarzy, to wszystko jest świeże. Jest się trochę jak dzieckiem znowu, nie? Ale w taki zdrowy sposób, prawda? Tak, i jakby wiesz, też jedni z naszych nauczycieli też mówili, że to jest ten stan, o który chodzi, to chodzi o ten stan tego dziecka, które po prostu zachwyca się wchodząc do wszystko do sali, jest, nie? Po prostu prezentem i niesamowitym przygodą. No ale żeby to było, to trzeba usunąć to ja, które się musi sobie zbudować te wszystkie struktury, żeby się obronić przed rzeczywistością, nie? Tak. A one są nam niepotrzebne i to one nas oddzielają od ludzi, od partnerów, od życia, od świata, od wszystkiego. I jak ja sobie zdałem z tego sprawę, też wcześniej zbudowałem te struktury i jak do mnie przychodzą chłopaki, to mówią super, ja mówię super, widzę, że super robotę wykonałeś, to teraz to trzeba to wszystko rozwalić. Dokładnie, ale to jest piękne. To jest piękne, bo jak ci zaufa, a przede wszystkim sobie zaufa, no to... Oni czują ciężkość tego wszystkiego, zmiana. Nie? Oni czują tą ciężkość, tylko mówią, no dobra stary, ja sobie nie wyobrażam, że mogę inaczej funkcjonować. No bo, wiesz, to jest tak jak z tym zegarkiem, nie? Zatrzymuje się koleś, spotyka znajomego, którego nie widział 20 lat na dworcu centralnym w Warszawie w 1986 roku i mówi, co tam, a wiesz, byłem tam w Japonii, czy tam coś tam i co, Mówi, mam taki zegarek i co? No on mówi mi tam, gdzie jest pogoda taka, a w Afryce jest to, a teraz będzie padał deszcz w Tokio, a tu godziny i tak dalej, i co? Kurczę, fajny zegarek, no fajnie, tylko te baterie takie ciężkie, nie? Dwie walizki, nie? No tak, no właśnie. Ciągnie to cumę za sobą i tak. Mhm. Okej, idziemy dalej. Jakie są najlepsze sposoby na wyrażanie emocji i uczuć? To szerokie pytanie. Wiem, ale spróbujmy. No na pewno szczere, nie? I jakby to też, to nie ma dna ta praca ze sobą, no bo myślę, że warto jest nauczyć się wyrażać emocje w taki sposób, że nikogo nimi nie obarczasz, że nikogo nie obwiniasz za to, co czujesz. Pogląd tylko... tu jest kluczowy chyba, nie? Bo zupełnie nie mamy wpływu na to, co się pojawi w tym umyśle, bo się mogą różne emocje pojawiać w wyniku różnych sytuacji, ale jakby taki pogląd, świadomość tego, że jedyne na co mam wpływ to na to, jak reaguję na rzeczy i że właśnie nie chcę nikogo obarczać, że jeżeli się pojawia coś trudnego, to jest moje. Nie? Tak mi się wydaje. Z tymi emocjami jest dużo pracy, bo tak, ja im dłużej pracuję i fascynuję się w ogóle elementem cienia w naszej podświadomości, tym mam więcej dystansu do tego, co myślę, bo jednak to jest niesamowity mechanizm i on jest znany od 100 lat, a w sumie mało kto zdaje sobie z niego sprawę. Nie? No, może coś więcej powiedzieć? No bo... Ego składa się z tej części, którą znamy i z którą się identyfikujemy, czyli z persony, i z cienia, czyli tej części, którą żeśmy odrzucili i z którą nie mamy kontaktu. I my wszyscy identyfikujemy się z personą, a do cienia nie mamy wielkiego dostępu. Ale w momencie, jak jesteśmy zmęczeni, w kryzysie, w ostrej sytuacji, to cień przejmuje nad nami kontrolę i to on zarządza sytuacją. I teraz widzisz, możesz medytować 20 lat i próbować rozpuszczać swoje ego, no ale którą część ego będzie rozpuszczał? Tą personę, tą, z którą znasz, z którą się identyfikujesz. Tak. I może ci się nawet udać przestać identyfikować się z tą częścią ego. A gdzie jest cień? Już ci się wydaje, że robota załatwiona, tak. No ale... Wystarczy jakaś trudna sytuacja albo 2 drinki za dużo i nagle zachowujesz się jak idiota, nie? Tak. I z czegoś to wynika. I teraz dla mnie fascynujące jest jednak wejść w tą przestrzeń i ją poznać. I teraz jeżeli my czegoś w sobie nie przyjmujemy, to zazwyczaj będziemy to projektować na innych ludzi. No bo jak my byśmy się zaakceptowali to, że te zachowania są nasze, to nasze ego musiało... by się jakby, persona musiałaby się rozszerzyć i przejść w część cienia. Ale my zazwyczaj odrzuciliśmy tą część ego, bo ona jest dla nas nie do przyjęcia moralnie. Jest po prostu nie do zaakceptowania. I wszystko zrobimy w tym kierunku, żeby się tego nie uznać. No więc przerzucimy to na kogoś innego i będziemy przekonani, że to on, że to jego wina i tak dalej, i tak dalej. I ja na przykład ostatnio, jak pisałem książkę, to przypomniałem sobie tą sytuację z moim synem, która dokładnie to wyraża. Czyli byłem wkurzony na mojego syna, że za dużo gra, że za mało poważnie myśli o swoim życiu, że wiesz, że już nie buduje tego życia, przyszłości w taki odpowiedzialny sposób, tylko że się bawi. Ale zauważyłem, że mnie to strasznie wyprowadza z równowagi, że tak nieadekwatnie do sytuacji. I zacząłem, i już wiem, że to jest cień. Tak właśnie się wyraża cień, że reagujemy nieadekwatnie do sytuacji. No więc zacząłem grzebać, co ja na niego projektuję, z czym ja się sam nie chcę spotkać. No i odkryłem, że w sumie to ja mu zazdroszczę, że on się bawi. Ja jestem wkurzony sam na siebie za to, że ja sobie nie daję na to przestrzeni, ale nie mogę się z tym spotkać, no więc jestem wkurzony na niego, że on jest taki nieodpowiedzialny i że się tylko bawi. I nagle jak to odkrywasz, to znika ta cała... Tak, to jest wyzwalające. Nie? To jest wyzwalające. Co więcej, jeżeli my długo nie chcemy się spotkać z tymi elementami siebie, to pojawiają się symptomy, czyli nasze ciało zaczyna wyrażać te rzeczy, z którymi my się nie chcemy spotkać, nie? W formie psychosomatycznych różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także cień jest niesamowicie ciekawy i tak naprawdę dla mnie pierwszy poziom rozwoju takiego w ogóle duchowego i psychologicznego polega na tym, że rozlewamy naszą świadomość po całym ego. Mm-hmm. Nie tylko po tej części, którą znamy, ale dotąd aż cały nasz cień nie zostanie przeniesiony do światła, nie zostanie przyjęty i dopiero wtedy jesteśmy kompletni. I dla mnie to jest dopiero pierwszy poziom rozwoju w ogóle duchowego, gdzie dopiero jak zrobimy to, to możemy się zająć rozpuszczaniem ego. A ja też kiedyś myślałem, że rozpuszczanie ego polega na tym, że ty odcinasz po kawałku to ego i wyrzucasz do kosza, a dzisiaj już wiem, że raczej rozpuszczanie ego najpierw polega na tym, że ty je całe przyjmujesz z miłością, z wszystkimi wadami, a potem przestajesz się z nimi identyfikować, jak już je przyjmiesz. A wielu ludzi próbuje to zrobić na skróty, nie wykonać tej pracy z przyjęciem całego cienia, tylko przestać się z nim identyfikować, tak wiesz, bez wykonania tej pracy. No i to się nie da. Nie da się. Fajne było, jak usłyszałem, że można rozpuścić iluzję ego, ale najpierw ego musi być szczęśliwe. Tak. No tak w uproszczeniu, nie? No, to jest to, co mówił nasz lama o tym, że można się obudzić, ale tylko z dobrego snu. Tak? Okej. Wiesz co, ja może jeszcze tutaj dopowiem takie dwie rzeczy, bo jak już powiedziałem o tym pierwszym poziomie, to warto jest dopowiedzieć resztę. Dawaj. Bo to jest pierwsza praca, jaką mamy do wykonania, czyli asymilacja ego. I doprowadzenie do tego, żeby nasza świadomość rozlała się po całym naszym ego. Nie? I wtedy wchodzimy na drugi poziom pracy, czyli ciało. Większość osób ma zamrożone ciało, no bo właśnie w momencie, kiedy w dzieciństwie wydarzały się różne trudne sytuacje, na przykład, nie wiem, ktoś nas, chcieliśmy jako dziecko kogoś uderzyć, ale rodzice nam nie pozwalali na wyrażanie gniewu, więc część naszych mięśni napinała się, żeby kogoś uderzyć, a druga część napinała się, żeby to powstrzymać i powstają stałe blokady, stałe spięcia mięśniowe w ciele i one często pozostają z nami przez resztę życia od dzieciństwa. I ja ten proces nazywam zamrażaniem ciała. Jeżeli mamy zamrożone ciało, to my po prostu nie czujemy rzeczy i wtedy musimy rozwinąć intelekt, żeby znaleźć jakiś sposób. Więc drugi poziom pracy ze sobą to jest odmrażanie ciała i to jest wtedy pozwalamy, żeby właśnie nasza świadomość, tak jak wcześniej rozlała się po całym ego, tak teraz rozlewa się po całym ciele i rozpuszcza te wszystkie zamrożone rzeczy, uwalnia te emocje, które się tam znalazły i to jest drugi poziom pracy. A jakie metody sugerowałbyś? No tutaj jest trochę metod. Ja spróbowałem to robić poprzez TRE. Czyli Trauma Release Exercises, to polega na drżeniu mięśni i właśnie... Ryszard, który był gościem dwóch moich rozmów, zajmuje się traumą. Tak, wypukiwaniem trochę tego wszystkiego i uwalnianiem się od tych traum. Na pewno Loen w tym też pomaga. Na pewno, szczerze mówiąc, świadoma joga, taka, gdzie ty naprawdę nie chodzi o to, żeby rozciągnąć i zrobić super ekscytującą pozę, tylko gdzie ty naprawdę wchodzisz w to. Z medytacji buddyjskiej pokłony też spełniają tą rolę pod warunkiem, że są robione bardzo świadomie i że robimy je będąc w ciele, a nie w intelekcie. Więc tych metod trochę jest, ale to jest jakby ten drugi poziom. I dopiero jak rozlejemy naszą świadomość po całym ego, po całym naszym ciele, to możemy zacząć używać, naprawdę praktykować duchowość i rozlewać naszą świadomość po całym wszechświecie. I promieniować na czujące istoty. Tak, i odkrywać to, że jesteśmy z nimi jednością i tak dalej, nie? Ale jeżeli próbujemy robić ten trzeci poziom bez załatwienia tych dwóch... Tak, budujemy dom od czwartego piętra. To on jest tak, to wszystko się wydarza intelektualnie, a nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć, nie? Tak. Jakie są najlepsze sposoby radzenia sobie z konfliktami w związku? Ja w ogóle uważam, że konflikty w związku są bardzo ważne i potrzebne i że właśnie dużo ludzi próbuje żyć w taki sposób, że żeby się nie kłócić. Znam takie osoby, że mówią, chłopie, super partnerkę znalazłem, 2 lata, ani razu się nie pokłóciliśmy, nie? Dla mnie te kłótnie są potrzebne, dlatego że dzisiaj ludzie, związki się u ludzi nie układają, dlatego że właśnie ludzie ze sobą szczerze nie rozmawiają i buduje się taka szara strefa niedomówień, która narasta i która powoduje, że coraz bardziej się od siebie oddalamy, bo każdy ma dużo pretensji, których nie wyraził i one nas blokują. I u mężczyzn w ogóle to się często wyraża poprzez spadek libido. Jeżeli mężczyzna ma dużo pretensji do kobiety albo ona jest trochę kastrująca i on tego nie wyraża wprost, to w nim się to zbiera i u mężczyzn często się to wyraża, że on nagle nie ma ochoty w ogóle iść do łóżka, nie? I teraz jak, więc jakby antidotum na to jest, aby szczerze cały czas wszystko załatwiać na bieżąco. Jak coś się dzieje, mówić, siadać, nawet jeżeli pojawi się napięcie emocjonalne, nawet jeżeli to nie będzie łatwe, po prostu dogadywać się i jak się to wydarza, to zazwyczaj po tym, jak już się przejdzie przez ten trudny okres, pełen napięcia i takiego trochę przecierania się, to ponieważ znika ta szara strefa, która nas od siebie oddzielała, pojawia się intymność i często kończy się to w sypialni, bo po prostu oczyściła się cała przestrzeń. Tak. Ja mówię, że problem niezgłoszony nie istnieje, zawsze tłumaczę. Tak. Nie ma cichych dni, nie ma takich rzeczy, bo to jest znęcanie się nad sobą. Właśnie. Ludzie też często nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak zimny gniew. Oczywiście, bo przyzwyczajeni są do tego, żeby widzieć jakby... Do tego gorącego. Tak, zauważamy ten gorący, czyli ten hiszpański temperament przysłowiowy, a istnieje zimny gniew, który jest przecież bardzo destrukcyjny, prawda? Tak, no ja to nazywam pasywno-agresywnymi zachowaniami, nie? Czyli tak, cały ten zestaw różnych tam złośliwości, cynizmu i jakby tego wszystkiego, co się dzieje. Ale rzeczywiście tak jest, nie? A jak załatwiamy to na bieżąco, tylko mężczyźni bardzo nie lubią tego robić, bo temu towarzyszy napięcie emocjonalne. Wydaje mi się też, że przynajmniej z mojego doświadczenia i obserwacji, lęk. Też lęk sprawia, że tego nie chce, bo się boi, do czego doprowadzi ta konfrontacja, tak? Tak, no boi się do tego, jeżeli nie ufam sobie, nie ufam też jej podświadomie siłą rzeczy, no bo jeżeli nie jestem w stanie odpuścić kontroli, to znaczy, że nie umiem do końca zaufać. Czyli nie daj Boże, ona się zorientuje, że ona nic nie musi, w cudzysłowie, tak w bardzo dużym uproszczeniu. Albo, że ja jestem taki przerażony. Na przykład, tak. I tutaj chyba się rozgrywają te kwestie, które wpływają na to, że gdzieś tam to jest takie przemilczane, zamiecione, hodowane, a później jest jeb taki, wiesz, w mordę po iluś tam latach i o co kaman, nie? No wiesz, ja mam wielu klientów, którzy robią to 10-12 lat i nagle żona poznaje fajnego faceta i zaczyna się ładnie ubierać i znikać z chaty, nie? No. I tu się dopiero jest przebudzenie i w sumie to, co ja zrobiłem źle, i często mam tak właśnie, że ktoś przeczyta moją książkę i mówi, to ja już wiem dlaczego. No, odeszło. A czy zgodzisz się z tym, że gdy kobieta odchodzi, to jest końcówka procesu, a dla faceta to jest początek procesu, że on dopiero zaczyna się orientować, że jest coś nie halo, a ona już dawno dawała sygnały? Często tak. Często faceci są w jakimś takim śnie zimowym i wydaje mi się, że jak już znaleźli kobietę, to już nic nie muszą robić. Tak. 12 lat temu i powiedziałem, że ją kocham i wiadomo, że ją kocham. Wszystko jest dobrze, nie? I tak, i wtedy się nagle budzą i są przerażeni, wynajmują detektywa, wiesz, biegają, śledzą, po prostu wchodzą w rolę ofiary. Tak. Cały zestaw. Ona jest odpowiedzialna za wszystko. Jak ona mogła, przecież obiecywaliśmy sobie, nie? No tak. Przecież ja jestem wierny, ja jej nie zdradzam, to jak, tutaj opiekowałem się domem, robiłem wszystko, co miałem robić, nie? No ale potem się okazuje, że no dobra chłopie, no ale to tak, to czemu odeszła? To co ten facet ma fajniejszego, że... A kobiety, wiesz, w Polsce kobiety jeszcze ciągle są fajne pod tym względem, że one długo walczą. Tak, są bardzo lojalne. Tak, długo walczą i naprawdę jak widzą, że nie ma już nadziei, a pojawi się mężczyzna, który im da coś, za czym bardzo tęsknią, to często one same się przed tym opierają, ale trudno jest im się oprzeć, bo tak im tego brakuje. Więc ja zauważyłem, że często dają tym mężczyznom drugą szansę, że w tym sensie, że jeżeli on naprawdę się zmienia, zaczyna nad sobą pracować, przyjdzie i powie, słuchaj, ja już teraz rozumiem, widzę ile w tym było mojej winy, zacząłem męską grupę, zacząłem tamto, będę się zmieniać, to one początkowo są nieufne, testują to, patrzą czy na poważnie, ale jak widzą, że na poważnie, to zazwyczaj wracają, bo jednak jak masz z kimś dzieci, dom, rodzinę, i twój facet w sumie zaczął robić to, co miał robić, a czego nie robić, to nie ma powodu się z nim rozstawać. Ja bym nawet wyprowadził, śmieliłbym się coś takiego powiedzieć, że już abstrahując od jakichś ekstremalnych przypadków, to kobiety są bardzo takie rozsądne w relacjach. Jeżeli się czują bezpiecznie, to nie szukają niczego na zewnątrz. Jeżeli się czują zrealizowane, akceptowane. Tak, tak. Myślę, że nawet można powiedzieć to i w drugą stronę, że mężczyzna, który jest w zgodzie ze sobą i jeżeli czuje się dobrze w związku, też nie kombinuje. Powiem ci więc, mężczyzna, który jest doceniany w związku. No. Naprawdę, i to jest dzisiaj plaga tego, że mężczyźni nie są doceniani, bo kobiety dużo mówią o tym, czego potrzebują od mężczyzn. Ja to widziałem przy randkowaniu, nie? Przychodzisz na randkę z kobietą i mówisz, dobra, czego oczekujesz od swojego faceta, nie? I ona ma listę. Taką, nie? To. Ja mówię, super. A co dajesz w zamian? Co siebie. Tak, i tak. Dzisiaj jest takie podejście. I ja znam dużo mężczyzn, którzy mają firmę, ogarniają chatę, ogarniają te dzieci, wożą, utrzymują ten cały dom. I ta kobieta ciągle ich krytykuje, narzeka, kontroluje, a gdzie ty jesteś, a po co tam pojechałeś, a co ty, a coś tam. I oni dopiero na męskich grupach odkrywają, że to nie jest normalne i że nie powinni się pozwolić tak traktować. Tak, tak. I tak jak kobieta potrzebuje od mężczyzny dostać tej akceptującej przestrzeni na jej emocje, tak mężczyzna potrzebuje dostać docenienia i szacunku. Jeżeli go nie ma, to jest pozamiatane, on się czuje nieszczęśliwy, niespełniony, niedoceniony i tak samo jak ta kobieta odchodzi, bo spotka mężczyznę, który daje jej męskość, tak samo jak mężczyzna spotka kobietę, która po prostu jest w niego zapatrzona i to w zdrowy sposób, bez żadnych ekstremalnych akcji, tak? To on po prostu też mu się ciężko przed tym oprzeć, jeżeli nie dostaje tego w domu, nie? I zobacz, i to znowu chyba też spotykamy się w kwestii szczerości. Tak, bo docenienie to jest też bycie szczerym, wyłączenie krytycyzmu właśnie, jakiegoś oceniania, oczekiwań, akceptowanie drugiego człowieka, prawda? No ale znowu, jak nie zaakceptujemy siebie, to nie jesteśmy w stanie zaakceptować kogoś drugiego. To będziemy krytyczni, nie? My traktujemy ludzi tak, jak traktujemy siebie. Jak mamy krytyczną partnerkę, to ona prawdopodobnie jest jeszcze nawet bardziej ostra i wymagająca sama do siebie. Tak. I tak bardzo traktuje sama siebie bez miłości. Tak. Ale wczoraj do mnie zadzwonił kumpel, bo nagrałem właśnie filmik o tym chwaleniu mężczyzn. I on mówi, stary, jaką ty dobrą robotę robisz, ja to pokazałem mojej żonie. Ona mówi, no ty to byś chciał, żeby cię tylko chwalić i chwalić, nie? I właśnie o to chodzi, o to podejście. Że dokładnie, że właśnie o to chodzi. Że mężczyzna tego potrzebuje. Mężczyzna potrzebuje kobiety, która mu powie, kochanie, ty dasz radę, kto jak nie ty, jesteś zajebisty, ale do boju. Widziałem wystąpienie jakiegoś księdza w kazaniu. Widziałeś to? Widziałem. No. I on mówi, no jeżeli on cię od 20 lat wozi i jeździcie na te urlopy, czy do mamy na obiad i tak dalej. To pochwal to, jak prowadzi samochód. I nie było żadnego wypadku, no to przecież to jest sukces tego człowieka. Tak. Wiadomo, że on powie, a tam się jeździ, ale on to poczuje, nie? I tak dalej. Więc tu nie chodzi o jakieś klękanie przed kimś, tak? Ekstremalnie jakieś nienaturalne sytuacje, tylko chodzi o zwykły taki ludzki z serca szacunek i docenienie. Nie, to nie? Tak jak ja mówię kobietom, super, to jest tak jakby twój facet ci nie mówił, że jesteś piękna i seksowna, nie? Znaczy wiesz co, ja na przykład jak rozmawiamy czasem z mężczyznami też, czy nawet z kobietami, ja uważam na przykład, że to jest trochę tak jak z miłością francuską. Miłość francuska to jest okazanie szacunku drugiemu człowiekowi i akceptacji pełnej. Nie ma chyba większej akceptacji niż na przykład ten akt miłości francuskiej między ludźmi, którzy się kochają. Tak. To jest czyste jakby w swojej naturze, tak? Jeżeli... Nie? No jest, oczywiście, że tak. Jest to pewien rodzaj oddania, zaufania, jakby tam wyraża to bardzo dużo. Tak. Także... Ja już nie pamiętam nawet, na jakie my pytanie odpowiadamy. Ale jest dobrze, jest dobrze. Ale zatoczyliśmy jakieś koło. Jesteśmy w nurcie. Bo widzisz, kolejne pytanie było, jakie są najlepsze sposoby na budowanie zaufania i intymności w związku? Fajne pytanie, bo myślę, że to chodzi o to, że mężczyzna naprawdę będzie szczery z kobietą. Ja się tego nauczyłem, studiując u Roberta, u mojego mentora, że żeby powiedzieć kobiecie na początku związku, że ty ze mną nie będziesz musiał nic zgadywać. Za każdym razem, jak mnie zapytasz, ja ci powiem prawdę. Nie będziesz musiał mi sprawdzać telefonu. Ja po prostu będę z tobą zawsze przejrzysty i zawsze autentyczny. I kobiety to sprawdzają i potem odkrywają, że rzeczywiście tak jest i już czasami zastanawiają się 3 razy, zanim zadają jakieś pytanie, bo wiedzą, że nie dostaną ściemnionej odpowiedzi. Mhm. Ale to jest bardzo fajna sytuacja dla kobiety, bo ona po prostu temu mężczyźnie może zaufać i nawet powinno być do takiego poziomu, że mężczyzna przychodzi i mówi: nie jestem z tą szczęśliwy, spotkałem jakąś kobietę, która mi zawróciła w głowie i po prostu mam dużą rozterkę i to się naprawdę we mnie dzieje i ta kobieta mi zawróciła w głowie w wyniku tego, że od dłuższego czasu nie dostaję tego, a o tym z tobą rozmawiam i to nie chodzi o to, że ja chcę podążyć za tą kobietą, ale ona jest, ta sytuacja jest dla mnie przykładem czy dowodem na to, że rzeczywiście mi tego brakuje i dla mnie to jest istotne. Nie? I jakby wyciąganie tych rzeczy na światło dzienne. I albo to przerobimy, albo ktoś powie: słuchaj, ale ja nie jestem w stanie ci tego dać. I jeżeli to jest dla ciebie tak ważne, to po prostu się rozstajmy i dostań to gdzieś indziej, bo ja nie umiem tego dać. Nie? I to też jest fair. To też jest okej. Tak. Nie ma kłamstwa. Dokładnie. Nie ma nic gorszego jak życie w kłamstwie, moim zdaniem. No właśnie, no więc dla mnie najwyższym poziomem zaufania jest po prostu szczerość. Bo szczerość jest bezwarunkową miłością. O, widzisz, ponownie. No tak, no, ale tak, bo jest. Jeżeli na czystym sercu, nie żeby się nad kimś znęcać, mówisz nawet trudną rzecz, no to właśnie ośmielam się ci to powiedzieć. Otwieram się przed tobą. Tak? Czyli jakby w pewnym sensie oddaję ci to siebie i tą sytuację, nie wiedząc jak zareagujesz. Ale robię to, czyli... No, tak. To jest... W sensie... Oddaję ci swoje serce bezbronne i liczę na to, że się nim zaopiekujesz. Na przykład. Nie? Bo jak to pięknie powiedziała moja nauczycielka Chinga, że kobieta karmi serce mężczyzny. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście tak jest. Nie? A przy mężczyźnie znowu, który jest w zgodzie ze sobą, uzyskuje uziemienie. Bo to jej tańczenie między światem wewnętrznym i zewnętrznym jest po prostu tak czasem ciężkie i trudne i wymagające. A on jest tym punktem stałym, na którym ona zawsze może się oprzeć i na nim może polegać. Tak, myślę, że wiesz, to w ogóle jest, to jest fascynujący temat, o którym ostatnio dużo rozmawiamy z chłopakami, czyli zarządzanie męską energią. W tym sensie, że mężczyźni powoli odkrywają, z którymi pracuję, że w sumie nie mogą sobie pozwolić na taki przygodny seks, bo to kosztuje ich strasznie dużo energii, że odkrywają to, że poznają fajną dziewczynę i lądują z nią w łóżku i jest niby super ekscytująca noc. Ona rano jak w skowronkach, a on po prostu ledwo idzie, bo w momencie, kiedy mężczyźni pozwalają sobie na orgazmy, na to wszystko, to nas strasznie rozładowuje. I dopóki się jest młodym, to tego się nie zauważa w pewnym sensie, ale z czasem to jest bardzo istotne, komu oddajemy tą energię, czy ta kobieta nas również napełnia, czy te nasze spotkania polegają tylko na tym, że my się rozładowujemy, ona się ładuje i wszyscy jadą do domu, bo nagle jak my się rozładujemy w robocie, tu, tam i jeszcze nagrodą ma być to, że my się też rozładujemy, to mężczyźnie w ogóle nie służy. I teraz warto jest znaleźć kobietę, która nas będzie ładować, która gdzieś tam też będzie w stanie nas obdarzyć czułością, masażem, czymś tam, bo dla mężczyzny ta czułość też go ładuje, nie? Ja bym powiedział, że ona jest w ogóle kluczowa. Dokładnie. I teraz, żeby tym jakby świadomie zarządzać, nie? Czy w sumie jak ja mam później się rozładować i nic nie dostać w zamian? Pornografia, onanizm. A to już w ogóle nas niesamowicie rozładowuje. Dla mnie, wiesz sobie, to troszkę upraszczam w tym momencie, ale niesamowite jest to, jak facet jakiś mówi, że nie wiem, jest 20 lat z tą żoną, czy 25 i ona go już nie kręci. Się nagle okazuje, że on ogląda pornografię i się regularnie onanizuje. Facet w ogóle nie dał sobie szansy na to, żeby zobaczyć, jakie on ma napięcie seksualne w ogóle w relacji ze sobą i ze swoją żoną. Już pomijając, tylko jeszcze dodając to, że nie traktuje po prostu sam tej swojej dziewczyny jak dziewczyny, tylko żyje w jakichś wyobrażeniach i oddaleniu i wyciąga na tej podstawie wnioski, które się często kończą, nie wiem, rozwodem albo właśnie skokiem w bok, nie? Tak, ale to jest wynik braku tej odwagi cywilnej, żeby usiąść i powiedzieć: panie, musimy coś zmienić z naszym wyrem, bo to wszystko nie działa, nie? I ja po prostu zaczynam uciekać w fantazję, a chciałbym skupić uwagę na tobie. I rzeczywiście tak jest. Mężczyzna powinien skupić całą swoją uwagę seksualną na swojej kobiecie. prostu nie fantazjować o innych kobietach, nie używać porno, skupić się na niej i próbować doprowadzić do tego, żeby to naprawdę działało. I jeżeli się nie uda, to po prostu znaleźć sobie inną kobietę, z którą to zbuduje. Tak. Mieć tą odwagę cywilną, dokładnie, żeby spojrzeć w lustro, uznać co jest, czego się chce i pójść za tym, nie bałaganiąc, nie zostawiając zgliszczy za sobą i z poszanowaniem. A tutaj on się chowa w łazience, ona to wie, jest nieszczęśliwa, on jest w sumie też... traci do siebie szacunek. Oczywiście. Bo mężczyźni jak to robią, to tracą do siebie szacunek. Pojawia się apatia, pojawia się, wiesz, depresja, pojawiają się różne rzeczy. A poza tym oni później też tracą do siebie raz szacunek, że to robią, a dwa zaufanie, że oni będą w stanie naprawdę być kochankiem dobrym. No bo już tego nie testujesz na żywo. No bo nie, jest jakby system jest nieszczelny. Tak, tak, ale też jest taki nierealny. Tak, nie? No bo... ciśnienia nawet nie ma, bo wszystko spierdziela bokami, w cudzysłowie, tak upraszczając. Też nie? Tak jest, a z drugiej strony nie masz prawdziwej konfrontacji. Tak. Takiej prawdziwej. Tak. Nie? I... Bądź w teraz, zatrzymaj się, nie? To jest tak jak, wiesz, dla mnie odkrywcze było parę ładnych lat temu, jak przeczytałem naukę profesora Starowicza, że kobieta na przykład ma orgazm wtedy, kiedy chce. Czyli na przykład mężczyzna, który ma koncepcję, że kobieta zawsze musi mieć orgazm, ma też błędną koncepcję. A to też znaczy, że nie słucha jej, tylko żyje w swoich koncepcjach. Próba pracy, otwarcia się, dostrzeżenia, potrzeb, wymiany. No ja teraz wracam, bo byłem na właśnie, wczoraj byłem na tym festiwalu takim i robiłem pierwszy raz ten warsztat tej ojcowskiej rany dla 40 facetów. I potem podeszli do mnie chłopaki, którzy się zajmują właśnie seksem tantrycznym, masażem tantrycznym. Ja nie wiedziałem o tym jakoś strasznie dużo, ale jak mi poopowiadali, to było bardzo ciekawe. I jak byli tam mężczyźni, którzy już praktykują, jak mieć orgazm bez wytrysku, jak robić różne rzeczy i mają nad tym prawdziwą kontrolę i to jest super, bo zaczęliśmy rozmawiać o tej utracie energii i rzeczywiście, jeżeli nie masz wytrysku i masz orgazm, to ty nie tracisz tej energii tak dużo, nie? I jeżeli jeszcze jesteś w stanie podnieść tą energię w kanałach energetycznych i rozprzestrzenić, to też wszystko się zmienia, bo po prostu masz kontrolę nad tym, bo większość mężczyzn właśnie przez ten nawyk masturbacji, jak tylko poczuje napięcie seksualne, to natychmiast musi je uwolnić. I w sumie jedzie na 5% swojej energii, bo jak tylko się pojawi jej trochę więcej, to muszą ją rozładować. A to jest niesamowity power. I jak przestajesz ją uwalniać i się zbiera i masz 30, 40, 50%, to ty naprawdę możesz użyć tą energię do różnych rzeczy, a dzisiaj mężczyźni są przyzwyczajeni do minimalnego poziomu energetycznego i dbają, żeby tak zostało, nie? Więc to zmienia całą perspektywę jakby patrzenia na to zjawisko, nie? Wiesz co, to może spróbujmy przejść do drugiej części. A ile gadamy? No, ponad godzinkę. Wow. No dobra, to jest ten. Zróbmy przerwę lekko i... No tam przerwę. Jedziemy z tematem. Przerwę to ja zrobię w filmie. A, dobrze. Dawaj tam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka.